przez całe moje życie tylko dwa razy ciasto mi się nie udało. I wczoraj był ten drugi raz. Witajcie słońca moje w nowym vlogu. Podjechałam pod Lidla, bo dzisiaj było otwarcie, oni się tam dobudowywali. Jest dzisiaj pierwszy dzień i zobaczymy, jak tam zrobili w środku. Chodźcie ze mną. Tu nam się Lidl rozbudował i dzisiaj otwarcie mają. Tą stronę sobie dobudowali i parking z wiatami. Idziemy zobaczyć, co tam nowego mają. Ale pachnie nowością. Farbami jeszcze pachnie. Czekajcie, teraz w którą stronę to się... Ale malutkie to. A co z tamtą stroną? Tu kasy. Cztery kasy tylko. Co oni takie malutkie to zrobili? Tamten był większy. Tamta strona była większa, znaczy się. O co chodzi? Połączą to? To by teraz zrobili, nie? O, masło muszę kupić. Masło. 2,60. Dobra, ja się włączam na chwilę, muszę moją listę wyciągnąć. Tutaj ciasno jest. Bez sensu. A jak przyjdzie sobota, co będzie tak dużo ludzi, to jak tutaj się ludzie pomieszczą? W takiej ciasnocie? Dziwnie. Nie byłabym sobą, gdyby się pani w kasie nie spytała oczywiście, dlaczego taki mały zrobili. I będą powiększać. Ta nowa część. Z tamtą starą częścią będzie połączona, ale dopiero w styczniu. Mówi cierpliwości, będziemy musieli się gnieść, ale dopiero w styczniu będą to łączyć. Czemu tak długo? Nie wiem. No. Widzicie te N na szybie tego auta z przodu? Nie wiem, czy widać. Tu w Grecji tak jest. Kiedyś tak w Polsce było. Nie wiem, czy to znowu jest, czy nie. Jak jest nowy kierowca, świeży kierowca, jak odebrał prawo jazdy, to przez rok czasu musi mieć taką naklejkę na szybie. Kiedyś w Polsce to był zielony listek. Pamiętam za czasów, jak moi rodzice robili prawo jazdy w latach 80. Co ty robisz, baranie? Kita jada. Patrzcie. Patrzcie, zadyma. Zadyma taryfa. Taryfiarze to są takie skurczybyki tutaj w Atenach niektórzy, że jest po prostu szok. Zatankujmy sobie. Po ile dzisiaj bez naj? 1,48 moja. Więc sobie zatankujmy. Na stacjach benzynowych w Grecji jest obsługa. Nie trzeba wychodzić samemu lać. No chyba, że na jakichś peryferiach, na jakichś wsiach to tak, ale w centrum Aten, w dużych miastach jest obsługa. To jest fajne, bo na przykład w zimę, jak leje deszcz, wichura jest jakaś, no nie wiem, zimno na dworze, to nie musicie wychodzić, otwieracie tylko okno. Leją wam ile chcecie, możecie płacić kartą, jak chcecie to wam szyby umyją z przodu i z tyłu, jak chcecie to wam dopompują koła, mogą wam też dolać wody czy oleju. Jakbyście mieli swój olej, to nie płacicie, za te usługi się nic nie płaci, a jak nie macie swojego oleju, to wiadomo, trzeba zapłacić za olej. No i za takie usługi dodatkowe to po prostu zazwyczaj się daje napiwek.
Jak widzieliście, kupiłam składniki, żeby robić nowe ciasto i sobie wymyśliłam fajne ciasto. No ale co? Kochani, nigdy w życiu... Nie, inaczej. Przez całe moje życie tylko dwa razy ciasto mi się nie udało. I wczoraj był ten drugi raz. Nigdy w życiu mi nie wyszedł zakalec. Jeżeli już bym się miała bać, że mi ciasto nie wyjdzie, to właśnie, że wyjdzie albo zakalec, albo źle biszkopt się upiecze. A wiecie, gdzie była moja pięta Achillesowa? Nie zawiązał mi się budyń. Jak widzieliście, kupiłam jedną paczkę budyniu do ciasta, ale sobie pomyślałam, że na 1 litr mleka to może być za mało i dodałam drugi budyń. Czyli były na 1 litr mleka były dwa budynie i te budynie się nie zawiązały. Czujecie to? Zaraz Wam pokażę. A, jeszcze co? Chciałam powiedzieć, że wczoraj nad tym ciastem spędziłam parę dobrych parę godzin, z tego względu, że jak się kameruje, to praca idzie dłużej. Załamka jest mi, żeby ciasto nie wyszło, no szok, to nie przychodzi mi przez głowę to. No ja rozumiem, że mogłoby być, nie wiem, coś niedopieczone, ale żeby się budyń nie zawiązał, szok. Zobaczcie. Tak. I to miało być ciasto. Tu mamy biszkopt, bitą śmietanę. Tu miała być warstwa budyniu, ale ten budyń się nie zawiązał i mi po prostu spłynął. Tutaj mamy warstwę biszkoptu i u góry jest biała czekolada i posypka cukrowa. Patrzcie, jak to wygląda. Widzicie? Ten cały budyń, on tutaj zjechał. O, tam jest bita śmietana. I ten budyń powinien ładnie tutaj siedzieć. A on jest płynny. On jest płynny. Ja nie wiem, czemu on nie wyszedł. No ale cóż. Nie przejmujemy się. I robimy dalej. Ale wiecie co, tak ogólnie w smaku, to on jest bardzo dobry. To ciasto jest bardzo dobre w smaku. Gdyby nie to, że ten budyń taki kijowy, no. No super. No ale co, przecież takiego przepisu nie dodam. Ja na YouTube'a dodaję przepisy takie dodaję filmiki z przepisami, które mi smakują, które trafiają w moje gusta. No wiadomo, są gusta i guściki, nie każdemu musi smakować to, co mi smakuje i na odwrót, prawda? Ale wiedzcie, że no tego ciasta nie dodam. Absolutnie. Zrobię w ogóle inne ciasto, bo się na nie obraziłam. O. Także będę dzisiaj robiła inne ciasto i będzie w przyszłym tygodniu przepis z innym ciastem. Nie z tym. No bo jak mi na przykład zrobię jakieś ciasto i mi w smaku nawet nie smakuje, to ja takiego filmiku już nawet nie robię. No bo szkoda mojego czasu, bo wszystkie te przepisy na YouTubie to jest tak jakby moja galeria. Ja to zaczęłam robić dla siebie, pod siebie, żeby mieć pod ręką w jednym miejscu dużo przepisów. I dlatego też robię takie filmiki, żeby były łatwe w zrozumieniu, żeby pokazać, że nawet ten najbardziej skomplikowany przepis można w bardzo łatwy sposób zrobić. I myślę, że właśnie taki odbiór tych filmików jest. Łatwo, prosto, no nie zawsze jest szybko, ale łatwo i prosto. No to tyle jeżeli chodzi o moje filmiki. Jeżeli macie jakieś w ogóle pytania, to piszcie mi w komentarzach. Czy to są pytania na temat wypieków, czy to są pytania na inny temat. Możecie pisać śmiało w komentarzach, a ja zrobię z tego na 10 tysięcy subskrybentów, zrobię filmik Q&A i na wszystkie pytania odpowiem. Więc pytajcie się śmiało, nie wstydźcie się. Nie mogło zabraknąć i kotka w dzisiejszym odcinku. Cześć! Cześć, Kicia! Gry, gry. Co tak niuchasz? Pogoda nam się zepsuła. Kijowo. Ale jeszcze w krótkim rękawku dzisiaj byłam. Patrzcie, jakie chmury. No nie lubię, nie lubię. Wiecie, co Kostek powiedział? Kostek, co powiedziałeś? Że nawet Magdika Szerby sęka opadła, bo takie dobre ciasta robisz. Słyszeliście?
Przeglądając moją apteczkę, znalazłam, uwaga, spirulinę. A że jej ważność się kończy za 2 miesiące, postanowiłam to jakoś wykorzystać. To jest spirulina w proszku. Jest połowę. No i szkoda, kurczę, żeby wyrzucić. Zjeść tego na pewno nie zjem, bo to jest ohydne w smaku. Nawet jak do soków sobie dawałam, to i tak to było wyczuwalne. Ale wykorzystam ją do zrobienia maseczki. Będziemy potrzebować śmietanę. Najpierw sobie wsypię w spirulinę. I jedną płaską łyżeczkę spiruliny. O, tyle, widzicie, wystarczy. I do tego 2 łyżeczki śmietany. Takie mogą być duże, kopiaste. Jeszcze troszkę. I teraz co? Teraz musimy to dobrze wymieszać. Dobra, może być. I teraz nakładamy maseczkę na twarz. Będę używać pędzla, który miałam do farbowania włosów. I nakładamy. O, jakie zimne. I powiem Wam, że ta maseczka jest świetna na rozszerzone pory. Tak zamyka pory, zmniejsza, znaczy nie zamyka, tylko zmniejsza pory. Jest rewelacyjna. Domowe sposoby są najlepsze. Mówię Wam. Nawilża skórę i zmniejsza pory. Jest tak, ja tą maseczkę nałożę i będę musiała później poczekać, aż ona całkowicie zaschnie. Ale przeważnie trzymam to 10 minut, nie góra, bo... Teraz Wam powiem czemu. Bo... Kiedyś zrobiłam sobie też maseczkę i dałam więcej spiruliny. Nie róbcie tego. I dałam więcej spiruliny i dłużej trzymałam. I w tym miejscu, tu na policzku, mi popękały żyłki. Była po prostu ta maseczka za mocna. Więc taka płaska łyżeczka spiruliny na 2 kopiaste łyżeczki śmietany w zupełności wystarczy. No. O, zajechałam na usta. Oczywiście omijamy oczy. A to wiecie, nie? A oprócz tego jeszcze dekolt można sobie wysmarować. Jak znacie jakieś przepisy na maseczki domowej roboty, to napiszcie mi. Wypróbuję je. Ja mam cerę suchą, wrażliwą, bardzo wrażliwą. W podglądzie. Słabo widać, tu mam lusterko obok. Dlatego w bok się patrzę. Tak. O. Smarujemy sobie jeszcze szyję. Jak UFO będę wyglądać. Jak UFO Ludek zielony. Ale czego my kobitki nie robimy? Dla urody, nie? No, i to później jak zaschnie nam, tak po 10 minutach, to zmywamy ciepłą wodą.
ciepłą wodą zmyć, nałożyć kremik nawilżający i gotowe będzie. Dobra, może być. Czekajcie, bo się patrzę w podgląd. Mam się tu patrzeć, no. Na was. Jeszcze małe poprawki. I gotowe. No. Za 10 minut wracam. Hej, ja wam powiedziałam, że potrzebna jest śmietana, nie? Ja używam... Śmietana, jogurt. Ja używam takiego jogurtu. To jest jogurt naturalny. Ja już jestem z powrotem. Minęło 12 minut dokładnie. Ja już to będę zmywała. Nie muszę czekać, aż wszędzie zaschnie. No. W ogóle jak wyglądam? Fajne przebranie na Halloween. No właśnie, nie trzeba się przebierać. Wystarczy maskę założyć ze spiruliny i jest przebranie na Halloween. Dobra, żarty żartami. Ja się, kochani, zmywam. W sensie, że zmywam maseczkę, ale też się zmywam. Czyli żegnam was serdecznie i pozdrawiam gorąco.